Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym wam opowiedzieć historię Williama Rockwooda, znanego szerszemu gronu jako V, bohatera komiksu oraz jego filmowej adaptacji V jak Vendetta z 2005 roku. Skupimy się na komiksowej wersji wydarzeń, gdyż producent filmu dokonał jednak zmian fabularnych tak drastycznych, że sam Alan Moore, osoba odpowiedzialna za stworzenie V, postanowił odciąć się od wersji filmowej, przedstawiającej wydarzenia związane z historią tego enigmatycznego bohatera terrorysty w bardziej przystępny dla widzów sposób. W ramach ciekawostki, maska V stała się ogólnoświatowym symbolem protestów i używali jej m.in. hakerzy z grupy Anonymous. Tożsamość i historia V nie jest tak do końca znana. Poznajemy go w momencie, gdy jest więźniem w niesławnym obozie przesiedleńczym w Lark Hill. Był to jeden z najgorszych obozów koncentracyjnych, w którym więźniowie polityczni, mniejszości etniczne czy też osoby odmiennej preferencji seksualnej były skazywane na śmierć. Odpowiedzialnym za ten proceder był rząd Wielkiej Brytanii, nazywany przez wszystkich Northfire. Wydarzenia te mają miejsce w dystopijnej przyszłości, w której to spełniają się wszystkie najgorsze scenariusze. Cała Europa po Wielkiej Wojnie zostaje przejęta przez nazistowskie rządy, które eksterminują tzw. niepożądany element, a pozostałych przy życiu zmuszają do niewolniczej pracy. V w obozie koncentracyjnym należy do grupy więźniów, na których dr Delisarić przeprowadza medyczne eksperymenty. Wszystkim swoim obiektom testowym podaje sztuczne hormony, obserwując ich działanie. Inicjał V pochodzi od rzymskiej cyfry 5, którą była oznaczona jego cela. Niestety wszyscy oprócz V, na których testowano sztuczny hormon, umierali w męczarniach. Jedynie V przetrwał, gdyż zaczął pozytywnie reagować na tajemniczy specyfik. Poprawie uległ jego refleks, siła czy też zdolności umysłowe. Stał się dosłownym ekspertem w dziedzinach takich jak sztuki walki, filozofia, literatura, hakerstwo komputerowe czy też chemia. Z biegiem czasu dzięki swojej przebiegłości zyskał coraz więcej praw w obozie. Mógł hodować m.in. róże i zbierać plony dla urzędników obozowych. W ten sposób nadmiar nawozu na bazie amoniaku zaczął zabierać do swojej celi, podobnie zrobił również z rozpuszczalnikiem. Z tych dwóch składników zrobił ładunek wybuchowy i gaz musztardowy. 5 listopada w burzliwą noc wysadził swoją celę, po czym spektakularnie zbiegł. Wszyscy strażnicy, którzy przybiegli, aby sprawdzić, co się stało, zostali zabici przez gaz musztardowy, który dla nich przygotował. Po tych wydarzeniach obóz został ewakuowany, a pozostali więźniowie zlikwidowani. Następne 5 lat V spędził na planowaniu zemsty na rządzie Northfire. Przywdział oficjalnie tożsamość V i założył maskę i kostium Guya Fawkesa. Zbudował również swoją kryjówkę, którą nazwał Galerią Cieni. Po odpowiednim przygotowaniu zlikwidował 40 pozostałych przy życiu byłych pracowników obozu Lark Hill. 5 listopada, w dzień Guya Fawkesa, wysadził parlament rządu brytyjskiego, po czym zajął się likwidacją 3 najważniejszych oprawców obozu Lark Hill. Pierwszym z nich był Protero, który obejmował nowe stanowisko w rządowym radiu propagandowym. Doprowadził go do szaleństwa, niszcząc jego kolekcję lalek nagród. Następnie zneutralizował biskupa Lilimana, który był księdzem w obozie. Zmusił go do zjedzenia opłatka komunijnego z domieszką śmiertelnej dawki cyjanku. Liliman szydził w obozie z więźniów, twierdząc, że osoby eksterminowane nie są czyste w oczach Boga. Ostatnim celem była dr Sarić, która jako jedyna odczuwała wyrzuty sumienia za to, co robiła w Lark Hill. Zbudziła tym litość V, przez co ten zneutralizował ją bezbolesną trucizną. Po dokonaniu zemsty V wdarł się do budynku rządowej stacji propagandowej, oblepiony ładunkami wybuchowymi. Wysłał z niej wiadomość do ludzi, nakazującą im, aby wzięli wreszcie za siebie odpowiedzialność i powstali przeciwko rządowi. Po przemowie zniszczył budynki stacji propagandowej, po czym został śmiertelnie ranny. Ostatkiem sił powrócił do swojej galerii cieni, gdzie umarł w ramionach Ivy, która była jego uczennicą. Jego ciało, obłożone liliami, zostało umieszczone w pociągu, który został zablokowany przez samochód pułapkę tuż przy Downing Street 10. Eksplozja umieszczona w taksówce ładunków wybuchowych dała V pogrzeb godny Wikinga. Po tych wydarzeniach V przywdziewa jego płaszcz, stając na czele rewolucji, która ostatecznie doprowadza do upadku nazistowskiego rządu. W materiale wspomniałem wam o skutkach testu sztucznego hormonu. V jako jedyny ocalały dysponował po nich zwiększoną siłą, która pozwalała mu podnosić jedną ręką przeciwników i łamać im karki. Zrobił tak w przypadku Petera Creediego. Wzmocnieniu uległa również jego wytrzymałość. Nosił cały czas kuloodporną zbroję, jednak to właśnie cecha fizyczna pozwalała mu bez szwanku funkcjonować po przyjęciu setek pocisków uderzających o jego kamizelkę. Normalny człowiek miałby już dawno połamane żebra i z bólu nie mógłby funkcjonować. Na wyróżnienie zasługuje również jego olimpijski refleks, dzięki któremu mógł uniknąć wielu ciosów przeciwników, jak i wspomniany intelekt, dzięki któremu był zawsze o krok przed przeciwnikami. Mimo że postanowiłem opowiedzieć wam komiksową wersję wydarzeń, to szczerze polecam wam również film. Tak na zakończenie chciałbym was zapytać, ilu z was znało jego historię wcześniej i czy oglądaliście V jak Vendetta? Dajcie mi znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!